W weekend rozpoczęła się faza play-off, czyli długa i żmudna droga do awansu do siatkarskiej pierwszej ligi. Na drodze Tubądzina Wolej Mosir Sierac stanęli młodzi siatkarze SMS PZPS 3 Spała, z którymi podopieczni trenera Bartosza Jabłońskiego nie wygrali ani razu w fazie zasadniczej. W sobotę rozegrano pierwsze spotkanie. Początkowy set wygrali przyjezdni 21-25. Sieraccy siatkarze w drugim secie poprawili swoją grę w ataku i wygrali 25-21. Kolejna partia była bardzo wyrównana. Jednak delikatną przewagę mieli Sieradzanie, którzy wygrali tą część spotkania 25-23. Czwarta partia należała już do młodych siatkarzy zespoły, którzy mocno prowadzili w czwartym secie. Z czasem Tubądzin Wolej odrobił straty i zmniejszył różnicę do jednego punktu. Jednak zwycięsko wyszli siatkarze SMS-u, którzy wygrali 24-26, a to oznaczało tie break. Decydujący set był bardzo emocjonujący, a wynik tej partii 15-13 zadecydował o zwycięstwie Tubądzina Wolej Mosir Sierac, który wygrał ten mecz 3-2. Troszkę tej przewagi straciliśmy, ale myślę, że to podbudowało nas trochę po tym, co prawda nie gorszym secie, bo to też był set na przewagi, ale jednak myślę, że to nam troszkę pomogło. Tu zagrała cała drużyna, na koniec dużo fajnych środków i jakoś się udało. Na pewno ciężko zagrywali dzisiaj, troszkę zmienili taktykę, zaczęli sobie zagrywać floty. Na pewno było parę potknięć, ale troszkę popracowaliśmy i dopracowaliśmy lepsze taktyki, troszkę mniej błędów robiliśmy dzisiaj i to pomogło nam wygrać na pewno ten mecz. Myślę, że graliśmy lepiej niż poprzednio. W niedzielne południe można było się spodziewać podobnych emocji. Pierwszy set zdecydowanie należał do licealistów ze Spały, którzy pokonali Tubądzina Wolej aż 11-25. Podopieczni trenera Bartosza Jabłońskiego zrewanżowali się rywalom i wygrali drugą partię 25-18. Ostatnie dwa sety należały do gości, którzy pomimo wyrównanej walki wygrali trzecią partię 21-25 i czwartą 23-25. Tym samym SMS PZPS 3 Spała wygrał drugi mecz 1-3. Mecze toczą się do trzech zwycięstw. Bilans dwóch spotkań jest remisowy 1-1. Następne dwa spotkania odbędą się w Spale. Jeśli po nich nie wyłoni się zwycięzca, to piąte decydujące spotkanie odbędzie się w hali przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu.